Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, przegląd for Chevy, Terligua, jakoś tak, Terligua. Bez R, tak się R tutaj nie wymawia w ogóle. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nazwę tego samochodu. Powiem wam szczerze, że uczyłem się przed odcinkiem chwilę, aby ją dobrze wymówić. Więc skąd ten samochód się wziął? Jest to wóz zrobiony specjalnie dla jakiegoś teamu wyścigowego. Zrobiony na wyścigi po prostu. Nie znam dokładnie historii tego teamu. Być może ktoś z was mógłby przytoczyć ją w komentarzach. Natomiast wiem, że ten wóz pod maską ma 4-litrową V6 generującą... O, czekajcie. Pokażę wam, o co chodzi. Generującą 375 koni mechanicznych na hamowni. Włączę sobie filtr społecznościowy, żeby tak nie rwało przy wczytywaniu innych graczy. Normalnie w rzeczywistości osiąga prędkość 274 km na godzinę oraz waży 1543 kg. Obecnie mam w nim części Gromlena i podejrzewam, że w Worldzie ten samochód osiągnie większą, wyższą prędkość. Jaka to jest klasa? Sprawdźmy sobie. To jest klasa A. Tak, to jest klasa A, także można go na pewno zdegradować do klasy B, chociaż nie wiem, czy tam sobie poradzi ze względu na słabe nitko. Jak widzicie, mamy tutaj wyziewy po bokach, co bardzo lubię w samochodach, a szczególnie w muscle carach. I no, ciekawie to wszystko wygląda. Bardzo ładny samochód, Mustang. To jest bodajże wersja Mustanga produkowana w latach 2007-2009. Więc jest to trochę stary wóz, jak na gry Need for Speed, i powiem wam, że no, dla nas to jeszcze, znaczy dla mnie, dla Polaka, który mało zarabia, no jednak jest to i tak bardzo nowy wóz, że tak powiem. No, my niestety musimy celować w roczniki 2004, przynajmniej ja tak mam. Nieważne. Mamy tutaj także pięciobiegową skrzynię manualną. W Wordzie też jest pięciobiegowa, zobaczymy. W Wordzie mamy 6 biegów. Okej. Okay. Nie wiem, czy po tuningu jakoś te biegi się zmieniają, w sensie czy ich przybywa, czy nie. Byłoby to w sumie ciekawe i dosyć realistyczne, gdyby przybywało nam biegów po na przykład zmianie skrzyni biegów w Wordzie. Chociaż nie jestem pewny, czy po wyciągnięciu wszystkich części mielibyśmy dalej 6 biegów, czy jednak byłaby ta skrzynia pięciobiegowa. Ale tyle jeśli chodzi o wiedzę taką, można powiedzieć, z realnego świata. Jaki ten samochód jest w Wordzie? Jak już wspomniałem, ma słabe nitro, przyspiesza tak sobie, wcale nie najlepiej. Podejrzewam, że to jest... że niedługo ten samochód pojawi się w rotacji IGC albo jako IGC Special, więc nie polecam go obecnie kupować za boosty. Osiągnąłem 300 km na godzinę, mimo że jak widzieliście, jest to klasa A, 650 punktów na statystyce ogólnej. Samochód trochę kosztuje, gdzieś chyba około 3000 boostów. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł kupować go teraz. Jeśli naprawdę jesteście fanami, to nawet warto sobie poczekać, aż wóz pojawi się już za IGC, co według mnie już powinno zdarzyć się niedługo, bo jak widzicie, teraz twórcy sporo samochodów takich naprawdę wcześniej już niedostępnych za IGC teraz wrzucają za IGC i to jest, myślę, fajna sprawa. No jest tych nowych wozów trochę, znaczy tych wozów, które nigdy nie były dostępne za IGC, jeszcze jest trochę, więc te rotacje na pewno będą jeszcze tam obfitować w jakieś smakowite kąski. Mam nadzieję, że właśnie Ford Chevy Terligua będzie w rotacji jak najbardziej. No ale dobra, dosyć gadania. Pojedźmy sobie może jakiś losowy wyścig i zobaczymy. O, Stadion & Fischer, klasa A. Zobaczcie, części Gromlena. Nie ma tu żadnych skill modów. Mam pakiet obniżający klasy trzeciej. Jest to specjalna wersja, która posiada znaczek Need for Speed zamiast Forda albo Mustanga z przodu. Co jest też ciekawą sprawą.
Przed nagraniem tego materiału szukałem jakichś konkretnych wideo o tym właśnie modelu, bo są, widziałem, że na YouTubie są na przykład pokazane przeglądy takie z realnego świata z młodszego modelu oraz dużo starszego, ale tego produkowanego 07-09 jakoś nie mogłem namierzyć, co mnie trochę zdziwiło. No ale dobra, mamy tutaj wyścig Stadion Fischer, bardzo fajny w sobie wyścig. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Widzę, że tutaj jest Zonda, M6 i Porsche, chyba Carrera S. I dwie Carrery mamy tutaj, także. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No, raczej nie będzie to... Okej. Zawsze jak nagrywam, no słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje. Jak gram sam, prywatnie. Jadę sobie normalnie, nikt nie używa power upów, a jak nagrywam, to nagle wszyscy zaczynają szaleć, nie wiem, te samochody latają po ścianach, ktoś się rozbija w jakichś głupich miejscach, dzieją się dziwne rzeczy. Ale wracając do naszego Forda, nawet nie próbuję odmieniać nazwy, nie mam pojęcia, jak się odmienia. Jak skręca? Prowadzi się jak, ja wiem, typowe stare samochody, które były jako pierwsze wprowadzone do Worlda. Wyrzuca nas z zakrętu, czyli samochód jest podsterowny. Nie ma tu jakiegoś tego kąta skrętu mocnego. Samochód też niezbyt dobrze przyspiesza, chociaż ja, ciężko mi to ocenić, nie przyspiesza nawet najgorzej. Ciekawy jestem, jak by się spisał wymaksowany w klasie A. Czego raczej nie chciałbym robić, nie chciałbym go maksować, bo nie jest to samochód warty maksowania, absolutnie. Bez mocnego nitra raczej w klasie A, no są samochody jak Nismo, które mogłyby sobie poradzić w klasie A bez mocnego nitra, ale tutaj no pewnie znajdzie się taki ktoś, kto już ma ten samochód wymaksowany w klasie A albo włożony tutaj części Ultra i no chciałbym zobaczyć, jak ten wóz sobie radzi. Bo są na przykład takie samochody, które po wymaksowaniu naprawdę zmieniają swoje oblicze i potrafią wygrywać z najtrudniejszymi rywalami nawet w swojej klasie. No ale tutaj z niską prędkością maksymalną raczej nie wróżę łatwej wygranej, nawet na niesamowitych częściach ultra tuningowanych. I z takim niezbyt dobrym przyspieszeniem, które raczej też tutaj nam nie pomaga. Z prowadzeniem można sobie jeszcze poradzić. Ono nie jest super. Trochę prędkości tracimy na zakrętach. On jest właściwie takie nijakie, mógłbym powiedzieć. Nie jest ani dobre, ani słabe. O. Tym samochodem jeszcze da się jeździć, może tak powiem. Chociaż na klawiaturze może być problem, jeśli trzeba po prostu troszeczkę tylko gazu puścić na zakrętach. No mi się udaje tym wozem tak dosyć dobrze wchodzić w zakręty, więc myślę, że opanowanie prowadzenia jest tutaj możliwe jak najbardziej. Tutaj mamy Rosewood Rally w odwrotną stronę. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Tutaj mamy Murcielago, Agerę popsutą. No i mój Ford Chevy. Wiecie co, tak jak nim jeżdżę, to nie wydaje mi się, żeby to też był jakiś samochód, powiedzmy, ciężki, więc podejrzewam, że na pościgach czy ucieczkach drużynowych też nie powinien się spisać jakoś super dobrze, co myślę, że zaraz sobie sprawdzimy. Tak, tutaj jedziemy sobie. To jest... widzieliście? Milimetry. To jest ciekawy wyścig, chociaż ja niespecjalnie za nim przepadam, bo nie lubię jeździć się po trawie, a tu zaraz będzie taki moment, gdzie właściwie cały czas po niej jeździć będziemy. Co też niespecjalnie mi pasuje. What the hell? Spadaj. Aha, i tutaj jest problem. Jedziemy sobie w nocy. Jest ciemno jak cholera. O, ktoś mnie zepchał. Cholera, jasne. Jedziemy sobie... a może pojedziemy tu. Także to jeszcze tym bardziej jest ciężej, bo nic nie widać, drzewa są i ja niespecjalnie ten wyścig znam, no a poza tym strasznie może się tu ślizgać, a tym bardziej w Fordzie. Pole golfowe jest zasypane śniogiem. Śniogu pełno jest, to jest pełno śniogu. Nie możemy... muzyczka śmieszna. Pojedziemy sobie jeszcze ucieczkę drużynową za chwilę, tylko jakiś ramer mnie dopadł wredny.
Ale ja się mu nie dam. Ja sobie pojadę tu. Ho, 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 ho. Lecisz, koleś. Hio, hio, hio. Ucieknę u ci. Nie dam się zramować. Na, 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 na. No myślę, że jesteś taki dobry, co? Murcielago koksisz. Ho, 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 ho. A ja sobie... O kurde, jak rzuca! Lera, jasna. No i co, i co? No próbuj ramować. No chodź, chodź, chodź. Macie malutki, chodź, chodź, chodź. Wygrałem. Oj, to było łatwe. O, prawie miałem zbliżoną prędkość maksymalną do tej rzeczywistej, która wynosi 274 km na godzinę. Moloch razy 3. A teraz chodźmy sobie na ucieczkę drużynową. Ucieczkę drużynową sobie chodźmy. Na przykład High Stakes, co wy na to? Nie wiem, lubię jeździć High Stakes, to jest taki krótki pościg, na nim dużo możemy sobie zdobyć. Kiedyś naprawdę nieźle części Ultra tutaj dropiły, jeśli mnie pytacie, to właśnie sobie tu jeździłem, żeby coś tam podropić. Chociaż ja nie preferuję dropienia części. Powiem wam, że jeśli chcecie mieć dobry samochód, to lepiej po prostu w niego zainwestować trochę boostów, kupić. A później ewentualnie jakoś go tam upgrade'ować częściami delikatnie czy tam mocniej. Powiem wam, że bardziej ma znaczenie wybór samochodu niż wsadzanie do niego części. Na przykład kupując sobie, nie wiem, Pagani Zonda F, robicie lepszy wybór niż jakbyście kupili Porsche 997 do klasy A. Z tego względu, że do Porsche jeszcze musicie dużo części ultra albo profesjonalnych włożyć, żeby je wymaksować w klasie A, a do Pagani Zonda F możecie praktycznie wymaksować częściami sklepowymi w klasie A. I zobaczcie, ile zaoszczędzacie na powiedzmy pakietach czy dropieniu, a już możecie od razu tym samochodem wygrywać. Dlatego to jest takie opłacalne i warto brać właśnie Zonda F do klasy A. No. A czy gdzie Fordem można wygrywać? Zaraz spróbujemy z ramować. Już widzę, że jest lipa. Próbujemy kogoś zlamować. Czy mi się to uda? Nie mam pojęcia. Tutaj będzie blokada drogowa. Sprawdźmy. No wersja Moloch to nie jest. Ale na razie sobie jadę jakoś spokojnie. Nie ma stresu. Myślę, że... O, spróbujmy zramować tych typów. Ciężko mi ocenić ten wóz. On jest taki nijaki, no. W niczym nie jest dobry. Na pewno spodoba się tylko i wyłącznie osobom, które lubią tą markę. Ha. Jest też mało spotykany wóz w Wardzie. Ja jestem strasznie ciekawy. Lubię takie samochody ze względu na to, że niczym szczególnie się nie wyróżniają. A dzięki temu też mało osób je wybiera, przez co są unikalne i czasami zdarza się nawet takim wygrać, jeśli go wymaksujemy i pokaże swoje prawdziwe oblicze, jak na przykład Marussia B2 po wymaksowaniu w klasie S potrafi się nieźle spisać na krętych trasach jak College Asylum czy Bay Bridge tam jest chyba do klasy A, College Asylum jest do klasy S, z tego co kojarzę. Albo podobna trasa, która ma po prostu inną nazwę w klasie S. Dlatego właśnie takie samochody mi się podobają. Jakbym go wymaksował, no ciekawe jakby się prowadził. Za chwilę sprawdzimy jeszcze, czy wyłożenie jakiejkolwiek części sprawi, że będzie nam spadało prowadzenie, bo coś mi się wydaje, że to jest jeden z tych modeli, gdzie właśnie tak się będzie działo. No ale zobaczymy. Kończę sobie pościg. Czy jest ciężko? Na pewno lepiej jest ramować blokady drogowe czy inne radiowozy niż Lotusem Elise. Chociaż Lotus Elise w tej grze waży chyba 50 kg. Oh shit. No nie jest za dobrze, ale też nie jest jakoś tragicznie. Czuć, że ten samochód ma jakąś tam wagę. O, ktoś tutaj na mnie poczekał w Porsche, jak ty się nazywałeś? Porsche Boxster Spider. Pomalowany na wściekły wojskowy kolorek. Chodźmy teraz do warsztatu z częściami do tuningu wizualnego. Sprawdźmy, co ten wóz może nam zaoferować, jeśli chodzi o tuning wizualny. No mam nadzieję, że będzie tu coś ciekawego do wsadzenia. Chociażby jakiś body kit.
Choć z drugiej strony jest to, można powiedzieć, taka wersja unikalna, więc często się zdarza, że takie właśnie nie mają nic ciekawego do włożenia w Wordzie. Mamy tutaj spoilery za gotówkę, te takie standardowe. Mamy spoiler sobie, taki mamy. No, można tutaj coś wybrać. Chociaż standardowy jest taki i on myślę, że wygląda fajnie. Ja lubię ogólnie model tego Mustanga. Powiem wam, że bardzo mi się podoba z przodu, bo ma taki, ja wiem, klasyczny wygląd. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo ładnie wygląda. I no, za wiele takich wizualnych zmian, typu właśnie tuning, jakiś body kit, bym tutaj nie wprowadzał. Może bym tutaj pozmieniał po prostu jakieś barwy, maski, koła. Można sobie tu jeszcze coś pofantazjować. Zobaczmy, czy ten wóz jest obecnie dostępny. Aha, jeszcze mieliśmy sprawdzić ten tuning osiągów, jak tutaj się samochód zachowuje po włożeniu jakiejkolwiek części do tuningu osiągów. Powiedzmy, że tutaj mam silnik Ultra. O! Po włożeniu silnika Ultra nawet prowadzenie nam wzrasta. I zobaczcie, jak staty mi podskoczyły aż o 11 punktów. I nawet na prowadzenie o 4 punkty się zwiększyły. Kurczę, ciekawy jestem tego wozu. Ciekawy, jakby się spisywał w klasie A po wymaksowaniu. Ze względu na właśnie tą niską prędkość maksymalną powiedziałbym, że raczej nie będzie to koksu. Sprawdźmy jeszcze, jak tutaj uda się zrobić ten samochód z części, które posiadam. Nie mam tu jakichś hardkorów. O, nic się nie... Zobaczcie, część Gromlena wyścigowa 7%. Ultra ulepszona i zobaczcie, nic się nie zmienia. Także naprawdę kolor części jest bardzo ważny i te żółte są bardzo, bardzo wartościowe w Wordzie, przynajmniej moim zdaniem, tak uważam. No i mogę go podnieść do 671 punktów, co jest, no można powiedzieć, sporym tuningiem. Te staty się znacznie podnoszą, szczególnie prędkość maksymalna. Ciekawe, jak to się by przekładało na rzeczywiste staty. Osiągi, można powiedzieć, czego raczej nie jestem skłonny sprawdzić ze względu na znaczny deficyt szczęści, jaki mam teraz w swoim magazynie. Nie chciałbym tego robić, bo mam samochody po prostu w garażu, które chciałbym sobie podnieść wyżej. Chciałbym ulepszyć tymi częściami Ultra i na pewno nie jest to Ford Chevy Telingua. Oh man. Nie ma go obecnie u dealera samochodowego. Ja zdaje się kupiłem go, jak był na wyprzedaży jakiś czas temu, a teraz go sobie nie ma. Nie ma. Powinien być pod tą marką Ford Chevy, a nic tu nie widzę. Widzę tylko dragowego prostoka. Także jest on obecnie niedostępny. Jest to rzadki samochód w Wordzie. No i przez to myślę, że ciekawy. Chciałem go mieć w garażu, chociaż słyszałem już wcześniej, że nie jest jakoś specjalnie dobry w niczym. No cóż, tak jak powiedziałem już przez cały przegląd właściwie, nie ma co się spodziewać nie wiadomo jakich osiągów po tym wozie. Na pewno wygląd jest tutaj fajny i każdy zapaleniec czy fan samochodów muscle car z właśnie tych lat 07-09 powinien zainteresować się Fordem i spróbować nim coś wygrać, bo myślę, że wygrana takim samochodem to jest nie lada wyczyn. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.